Dzisiejszy dzień otwarty na Zakładzie Radioterapii to był dzień poświęcony pacjentom, którzy mają rozpoznanie raka stercza i było to poświęcone spotkanie temu, żeby oni mogli dowiedzieć się trochę informacji na temat tego, jak wygląda radioterapia raka stercza w Polsce. A że jesteśmy największym zakładem radioterapii, który leczy najwięcej pacjentów z takim rozpoznaniem, to myślę, że jesteśmy dobrym miejscem do tego, żeby o takich tematach tutaj rozmawiać. Była taka akcja, że pacjent mógł podejść do naszego punktu pobrań w Zakładzie Biochemii i tam pobrać badanie PSA, czyli badanie, które jest takim markerem niezbędnym do tego, żeby w ogóle diagnostykę w kierunku raka prostaty rozpocząć. No, rak prostaty w tym momencie objął prym, jeśli chodzi o zachorowania na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce. On wyprzedza już praktycznie nowotwór płuca, który do tej pory był tutaj na pierwszym miejscu. W tym momencie możemy mówić, że 20% pacjentów onkologicznych to są pacjenci rozpoznawani z powodu nowotworu prostaty właśnie. Ja w zasadzie co roku od 5 lat robię te badania. Dzisiaj przy okazji zwiedzania Instytutu postanowiłem przebadać się. Ważne jest to, że jesteśmy w ogóle za mało wyedukowani, jeżeli chodzi o zdrowie, o dbanie o siebie. Może też trochę sytuacja trochę jest taka, że nie sprzyja temu. Ludzie myślą o czym innym, a nie o własnym zdrowiu. Ja też nie za bardzo chodzę w tej chwili po lekarzach. Na pewno jest potrzebne, bo świadomość ludzka jest dosyć, myślę, że niska. I takie informowanie, czy nawet skierowanie na badania jest bardzo potrzebne. Tym bardziej, że tak jak przy innych nowotworach, rak prostaty im wcześniej wykryty, tym jest lepsza i łatwiejsza wyleczalność.